zaprasza na wirtualne targi książki. Do 26 października zamawiaj nowości wydawnicze z rabatami do 50% i darmową dostawą z Empik Premium oraz weź udział w kilkudziesięciu wyjątkowych spotkaniach online. Sprawdź na empik.com. Polski kandydat do Oscara. Nowy film twórców Ostatniej Rodziny i Bożego Ciała. Żeby nie było śladów. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Katarzyna Borowiecka, witam oczywiście w imieniu także całej ekipy wirtualnych targów książki Empiku i w imieniu Bernarda Kinowa, który nasze spotkanie tłumaczy na język migowy. Wirtualne targi książki Empiku rozpoczęły się dzisiaj. To spotkanie, które przed nami, bardzo mnie cieszy, to po pierwsze, a po drugie ono jest dosyć nietypowe dla wirtualnych targów książki, bo na naszej żółtej kanapie Jan P. Matuszyński, reżyser. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tomasz Ziętek, aktor. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. I to Tomasz Ziętek, a właściwie Jerzy Popiel, bohater filmu, żeby nie było śladów, jest na okładce nowego wydania reportażu Cezarego Łazarewicza, żeby nie było śladów, sprawa Grzegorza Przemyka. I to jest no, książka, o której będziemy rozmawiać, ale przede wszystkim będziemy rozmawiać o filmie, bo Cezary Łazarewicz dołączy do nas nieco później i nie będzie go tu osobiście, ale oczywiście w dzisiejszych czasach internet pozwala nam na takie połączenia. Zanim się wgryziemy w ten temat, ja muszę Wam powiedzieć od razu, że ja już dwa razy film widziałam, wczoraj poszłam jeszcze raz i po festiwalu w Gdyni, żeby sobie tak na świeżo i już może bez takich emocji, jak za tym pierwszym oglądaniem obejrzeć. I kiedy rezerwowałam bilet na stronie internetowej, to zobaczyłam, że cały tył sali, trzy rzędy ostatnie są wykupione. I zastanawiałam się, ciekawe co to za sytuacja. I okazało się, że to jest klasa szkolna, taka, domyślam się, że środek liceum mniej więcej, która rzeczywiście na tym seansie ten film oglądała i dosyć żywo reagowała i zamierała momentami. Bo to taki film, który budzi takie emocje i taka historia przez Was przeniesiona na ekran. Janek, ty myślisz, że to jest właśnie taki film, który młodzi ludzie dzisiaj powinni oglądać? Tak trochę no, oczywiście w domyśle pytam i w podtekście o to, o to, jak ta historia koresponduje ze współczesnością, bo to się w wielu komentarzach powtarza. No, my akurat z Tomkiem, jak żeśmy się ostatnio widzieli tydzień temu, to na spotkaniu z licealistami w Gdańsku. Aha. I to było jedno z dłuższych i takich ciekawszych spotkań, bo też usłyszeliśmy, że tak powiem, z pierwszej ręki właśnie relacje osób, które mogę powiedzieć, no są dwa razy młodsze ode mnie, mniej więcej w wieku Grzegorza Przemyka w momencie, kiedy został zatrzymany na placu zamkowym. I nie wiem, robiąc ten film, wydaje mi się, że skupialiśmy się głównie na robocie, żeby to zrobić jak najlepiej, nie zastanawiając się jakoś specjalnie, czy jakby nie mając czasu może po prostu na tym, jaki to jest film, jak on będzie ważny, jak on będzie odbierany i tak dalej. No ja się staram od tego odżegnywać, chcę skupiać na tym, co jest na bieżąco do zrobienia na planie i dopiero po premierze w Wenecji czy po pokazach w Gdyni. Właśnie tak sobie uzmysłowiłem, że ten film ma naprawdę bardzo duży taki nośnik, walor edukacyjny po prostu. I że w sumie jest to jedna z takich rzeczy, która u mnie na początku przyszła, jak tylko sięgnąłem po książkę Cezarego. Bo między innymi po to, żeby dowiedzieć się, jak było wtedy, jak to wyglądało. Mm. Tomek, a ty, to w takim razie zapytam to spotkanie z młodzieżą w takim razie w Gdańsku, bo pamiętam, że na konferencji w Gdyni też padło takie, nie pamiętam, to chyba ty Janek powiedziałeś, że właśnie fajnie by było, żeby rówieśnicy Grzegorza Przemyka współcześni ten film zobaczyli, żeby tę historię poznali. Wiesz co, ja nie byłem jakoś wyjątkowo, nie wiem, zszokowany tym, jaki był odbiór filmu, no ale na pewno bardzo się cieszę, że uczestniczyliśmy w takim spotkaniu, bo no nie wiem, to są najciekawsze chyba takie momenty dla nas. To też są bardzo uważni widzowie, ja wiem, że oni są tam związani mocno z filmem, bo to jest klasa chyba filmowa, nie? No, to jest oni byli tacy bardzo też, to był taki już wytrawny widz, że tak się wyrażę. Czyli dyskusja była nie tylko o historii. Tylko też o sztuce filmowej, jak się domyślam. Zanim dojdziemy do tego, bo też chronologię wchodzenia w projekt ustaliliście na konferencji prasowej w Gdyni, ja się będę często odwoływać do tej Gdyni, bo to jednak cały czas na świeżo jakoś mamy te... Co ustaliliśmy?
No faktycznie była rozmowa, ustaliliście? Że to jednak w 2016 bardzo? Były rozmowy i tak. Znaczy, ale to chodziło głównie o ustalenia między Cezarem a producentami. Jasne, jasne. Bo się okazało, że oni jednak tą książkę przeczytali trochę wcześniej niż mi się wydawało. Aha. No więc bardzo, bardzo mnie tak zawsze te rozmowy o tym, kiedy się to wszystko zaczęło, interesują. Natomiast ja bym chciała was zapytać jednak też, żeby się cofnąć, ale nie aż tak bardzo. To znaczy film jest... co warto przypomnieć, miał premierę światową na festiwalu w Wenecji w konkursie głównym. O to doświadczenie chciałam was zapytać, ale też o rozmowy tam, bo to przy takich okazjach mnóstwo rozmów się odbywa. I ja mam wrażenie, że pamiętam, jak czytałam trochę recenzji tych zagranicznych i pojawiały się takie w niektórych tych recenzjach stwierdzenia, że niektórzy się gubią w tych postaciach, zwłaszcza tych osób z aparatu państwowego, czy reprezentantów systemu. Natomiast moje wrażenie, niezależnie od tego, czy ja te nazwiska kojarzę z konkretnymi osobami, czy nie, jest takie, że oni są symbolami jakichś takich właśnie pionków systemu i ja nie muszę wiedzieć, kto to jest, bo pod te postaci, które tam są, czy to będzie Tomasz Dedek jako Jaruzelski, czy to będzie Robert Więckiewicz jako Czesław Kiszczak, można podstawić bardzo różne postaci z całego świata i to właściwie staje się wtedy historią uniwersalną. I chciałam się dowiedzieć, jak te rozmowy o filmie wyglądały z waszej strony tam właśnie. Wiesz co, ja mogę powiedzieć o mojej rozmowie, którą teraz miałem, bo byłem w Londynie na London Film Festival, który jest też bardzo ważnym festiwalem. Cieszę się, że tam był pokaz i spotkałem naszego dystrybutora, który będzie dystrybuował film w Wielkiej Brytanii. Już do 11 obszarów jest sprzedany. Tak, film, tak. I, no i to idzie i też jakby festiwale, pojawia się coraz więcej zapytań, jak na ten rok, który jest przepełniony dobrymi filmami i tym takim jakby tyłem wynikającym z pandemii, po prostu jest bardzo dużo tytułów, to naprawdę uważam, że idzie całkiem nieźle. I ja zadałem takie pytanie, ponieważ podczas jednej z rozmów wcześniej ktoś mnie zapytał, czy myśmy nie myśleli o tym, żeby dać planszę na początku filmu, głównie pod kątem widza zagranicznego, żeby wyjaśnić jakąś część, na przykład jaki to był etap stanu wojennego. No i ja faktycznie po raz kolejny wróciłem do tego, myśmy mieli takie rozmowy kiedyś tam wcześniej i dosyć szybko żeśmy w sumie doszli do wniosku, że nie, bo ten film się zaczyna taką bardzo młodzieżową energią, tym takim maturalnym szczęściem, które zostaje jakby przerwane. Jest to na poziomie jakby figury takiej narracyjnej dosyć proste. I ja sobie pomyślałem, że wiesz, jak oglądasz, nie wiem, Ultimatum Berna, czy jakikolwiek film szpiegowski, no to ja, choć się staram bardzo skupić, to tak kumam 30% tego, co oni mówią, ale rozumiem, że Jason Bourne ma dostać się tu, żeby dopaść tego. I po drodze jest jeszcze parę czarnych i coś charakterów. Tam się jeszcze dzieje, ale to nie jest tak, że jakby rozumiem wszystko i rozróżniam, kto jest, jaką ma dokładnie pozycję, nie wiem, w CIA, czy niezależnie od tego, jaka to jest organizacja, więc zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że to ma taką funkcję dość szeroką, uniwersalną i nie trzeba dokładnie wiedzieć, jaka jest funkcja, czy jaki jest stopień wojskowy danych postaci, żeby zrozumieć, o co chodzi. A w sumie intryga w filmie jest dosyć tak naprawdę prosta. Jest tak. Uproszczona chyba też w kontekście samego reportażu, bo kilka postaci jest też złączonych w jedną, żeby uprościć tak naprawdę ten cały obrazek. No ja pamiętam, że ja naliczyłem 17 prokuratorów w książce, a w filmie, jest tylko trzech. Mogło być... Tak, no bo też są dwa lata w filmie, prawda? 83, tak. 84, książka jednak też dotyka wielu więcej wydarzeń i z tego co pamiętam, to chyba Kaja Krawczyk opowiadała, że dostała od Cezarego Łazarewicza 16 tomów jego dokumentacji do tej książki. Dużo, ale tam był taki myk bardzo sprytny, co wobec jakby obecnej może sytuacji będzie tym bardziej zabawne, no, że to nie chodzi o to, co ona dostała w papierze, tylko tak. Co ona dostała w plikach, bo dostała po prostu cały dysk, który się okazał jakąś w ogóle studnią bez dna. No i się zamknęła i w tym grzebała i jakby tak się zrodził scenariusz właśnie przez taką bardzo szczegółową jakby ponowne przeszukiwanie tych materiałów. Chciałem jeszcze do tej Wenecji, o którą pytałeś, wrócić, bo
No samo wydarzenie jakby było bardzo piękne, bo w ogóle jakby tegoroczny konkurs w Wenecji był naprawdę bardzo mocny, podobno najmocniejszy od dekad w ogóle. I znalezienie się filmu w tym zestawie, gdzie są nie po prostu filmy Almodovara i Sorrentino, tylko bardzo dobre filmy. To naprawdę duża sprawa dla mnie, dla filmu, dla nas wszystkich. I ta premiera była bardzo, bardzo magiczna, duża, ten aplauz, owacja na stojąco, ponad 10-minutowa. Mamy dosyć długie napisy, takżeśmy myśleli, że tak przed końcem napisów to nie skończą. Nie. Podnieśli światła, wszyscy się jakby do nas obrócili, bo tam jest tak skonstruowana ta scena i to było bardzo, bardzo fajne i później nastąpił jakby szereg różnego rodzaju takich komentarzy fajnych, bardzo emocjonujących też. Później myśmy przez dwa dni bite mieli szereg wywiadów różnych dla dziennikarzy z całego świata. No i to jakby to był taki pierwszy moment, kiedy jakby pojawiła się jakaś analiza. I oczywiście przy tak długim i tak złożonym filmie zawsze jest jakaś grupa, która trochę jakby odpada i to było gdzieś tam w to wszystko wkalkulowane. Natomiast ja miałem poczucie, że że ludziom ten film został w głowach przede wszystkim. I też pomówię to na podstawie polskiego, czy jakby tych późniejszych w ogóle odbiorów, bo też w Londynie miałem parę naprawdę długich rozmów, co mnie jako twórcę po prostu cieszy. Ja jeszcze w takim razie zwierzę się ze swojego doświadczenia jako widza, czy widzki, z tego oglądania filmu. To jest jeden z tych filmów, kiedy ja bardzo żałuję, że od razu w kinach jest taka zasada, nie wiem skąd to się wzięło i dlaczego tak jest, że od razu jak tylko pojawiają się pierwsze napisy końcowe, zapalają się światła. Bo to jest film, który jeszcze potrzebuje musi tego się trochę osadzić, wytrącić, prawda? Wytrącić się, tę energię, się... tak. Mhm. Tomek, a ty jak te wszystkie rozmowy wspominasz? Wiesz co, ja wspominam o tym bohaterze. Jeden aspekt tych rozmów, który też się objawiał przy okazji naszych spotkań i w Gdańsku, w ECS-ie i w szkole, że czasami spotkania są jeszcze dłuższe niż film. A to znaczy, jeżeli ludzie jeszcze po obejrzeniu tego filmu jeszcze mają siłę, wiesz, siedzieć z nami i poświęcić kolejne na przykład 2,5 godziny swojego życia na rozmowę, to znaczy, że są naprawdę poruszeni, nie? Jakby o to chodzi. 2,40. Paliwo do... No, przepraszam, 2,40. Będę poprawiał... Ja 2,40. Nie, bo się wdarła jakaś taka informacja, Kochnik, to jest 165 tak minut, a nie, jest 160. I faktycznie w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności, to było jakby zupełnie magiczne, że ludzie byli w stanie siedzieć 5 godzin i rozmawiać, znaczy jakby spędzić ten czas z tym filmem i z nami. I mam wrażenie, że gdyby to nie zostało tam przerwane, to by to jeszcze mogło trwać. Państwo też mogą się włączyć do naszej rozmowy. Teraz mówię oczywiście w oko kamery, ale w komentarzach pod naszym spotkaniem jestem przekonana, ponieważ film od kilku tygodni jest już w kinach, to można, może ktoś z Państwa już miał okazję zobaczyć, więc bardzo zachęcam do tego, żeby włączyć się do naszej rozmowy. Te pytania zostaną przynajmniej w części przekazane, a ja teraz chciałabym Was zapytać, zanim Cezary Łazarewicz do nas dołączy, skupmy się na tej pracy filmowej. Wspomniałam Kaję Krawczyk-Bnu, która jest autorką scenariusza tego filmu. Oczywiście, tak jak powiedzieliście, trochę to trzeba było skondensować. Zupełnie inną materią jest scenariusz filmowy i to, co później jest na ekranie, niż reportaż i niż życie tak naprawdę. No i właśnie przykładem takiej postaci, która jest stworzona przez scenarzystkę, chociaż oczywiście w bardzo bliskiej relacji z prawdziwym człowiekiem, jest Jurek Popiel, czyli ta postać, którą gra Tomek. Opowiedzcie trochę o tej relacji właśnie, dlaczego tak zdecydowano, i to też Janek chyba musisz teraz powiedzieć, w takim razie wracając do tej chronologii, w którym momencie ty wszedłeś w to, i bo wiem, że miałeś taki pomysł na początku i wydawało ci się, że ten film powinien być o Barbarze Sadowskiej, że na niej powinien się skupiać. No tak, ja dostałem od producentów, od Leszka Wodzaka, Janety Hikim, bo tam książkę, jakoś chwilę po premierze, tak mi się wydaje, Ostatniej rodziny. No i dosyć szybko zdecydowaliśmy się, że to jest materiał na film. No i takim pierwszym pomysłem, który jakby naturalnie wynika z samej książki, jest to właśnie, żeby opowiadać o Barbarze Sadowskiej. Natomiast gdzieś już na początku procesu, w rozmowie też z Kają, już jako scenarzystką, no doszliśmy do wniosku, że to nie jest wystarczająco dynamiczna postać na film, żeby jakby opowiadać przez nią. Też pewnie ta historia wtedy byłaby dosyć taka intymna, dużo węższa, jeśli chodzi o perspektywę opowiadania. I to nie był taki film potencjalnie, który by mnie
czy jakby nas interesował po prostu. Spojrzenie na to z perspektywy świadka, który też tak naprawdę jest troszeczkę przedłużeniem Grzegorza Przemyka, ponieważ oni są w pewnym sensie dosyć podobni i mają podobną drogę, choć to, co przebywa jakby Grzegorz jako postać, jest bardzo szybkie, bo jego ta bardzo piękna postawa obywatelska na Placu Zamkowym, to jest to, do czego mam wrażenie, że Jurek Popiel dąży przez całą historię, żeby jakby to pójść podobną drogą. Oczywiście jakby jego droga jest zupełnie inna. Natomiast ja tu widzę pewien taki refren. I w momencie, kiedy zaczęliśmy pracę na poziomie treatmentu, tak mi się wydaje, to pojawiło się jakby to pytanie, że wchodzimy w niektórych wątkach w dosyć prywatne sfery życia po prostu. I czy musimy tak bardzo, czy na pewno wszystkie te fakty jakby chcemy wykorzystać jeden do jeden? Pojawiło się też pytanie, kto z osób żyjących, ze świadków tych wszystkich sytuacji jest chętny, żeby się z nami spotkać, żeby z nami popracować. I tu Michał Wysocki, czyli jeden z sanitariuszy, jakby wyraził chęć bycia w ogóle jakby konsultantem. On napisał też twoją książkę, cały czas żyje tą historią i był bardzo dobrym źródłem wiedzy na temat tej sprawy, jakby z jego perspektywy, co przede wszystkim dla Sebastiana Pawlaka, który grał w filmie, było super. No i to na przykład dało nam możliwość zrobienia inscenizacji scen wychodzenia z karetki przed pogotowiem i pan Michał był tam na miejscu i mógł nam powiedzieć, którą nogą na przykład, którą nogę najpierw wystawił Grzegorz, jak to dokładnie tak technicznie wyglądało. To jest dla takiego języka opowiadania filmowego szalenie istotne, bo w odróżnieniu od książki film musi operować konkretem, to znaczy musi konkretną inscenizacją, konkretnym dialogiem. No i te dialogi, które w książce są przywołane w jakimś bardzo niewielkim stopniu, mówię z domu rodziny tego świadka, to był taki moment, że myśmy zaczęli się poważnie zastanawiać, czy nie powinniśmy na bazie tych postaci stworzyć jakby nowej rodziny, zmieniając niektóre rzeczy, zmieniając miasto, trochę jakby te personalia po to, żeby w ten sposób uszanować też prywatność. Też w tym momencie mniej więcej nastąpił kontakt właśnie ze świadkiem, którym nasz producent Leszek rozmawiał dosyć długo przez telefon. Miał nastąpić jakiś jego odzew. On nigdy nie oddzwonił, no i to była taka kropka nad i, żeby jakby pójść tą drogą. Dla mnie z kolei to jeszcze było istotne, dlatego że no ja już robiłem to raz przy okazji ostatniej rodziny i to byłaby trochę jakby taka sama droga, a tak w momencie, kiedy te postacie zostały jakby uwolnione od takiego dosłownego odnoszenia się, no to dało bardzo dużą przestrzeń, z której myśmy po prostu mogli skorzystać. A na jakim etapie pojawił się taki pomysł, żeby Jurka Popiela grał Tomasz Ziętek? Bo wiem, że nie było jakichś szeroko zakrojonych castingów, że to właściwie dopiero później jakieś takie testy energii pomiędzy Tomkiem, Sandrą Korzeniak, Jackiem Braciakiem. No jak mieliśmy pierwszą wersję scenariusza, to ja już mniej więcej wiedziałem, że chcę sprawdzić Tomka, Sandrę i Jacka. Sprawdzić na takiej zasadzie, czy oni do siebie pasują, bo nie miałem jakby problemu z ustaleniem tego, że są świetnymi aktorami, tylko pytanie, czy Jacek Braciak i Tomek Ziętek to mogą być ojcem i synem, czy Sandra razem z Tomkiem mogą stworzyć jakąś taką dziwną energię, gdzie jest jakaś taka fluktuacja tych emocji, że to jakoś tak przepływa i czy to działa. No i zrobiliśmy takie dosyć najprzyjemniejsze chyba zdjęcia, jakie ja pamiętam. No to ty teraz przekonamy, czy najprzyjemniejsze, jakie Tomek pamięta. W ogóle doświadczenia zdjęć próbnych to jest w ogóle przedziwne, przedziwne miejsce, ale tak, rzeczywiście to były takie dosyć przyjemnie, to wspominam, poza kilkoma tam policzkami od Jacka, nie? No bo akurat tę scenę robiliśmy. No tak, no bo Jacek przyszedł. Tak. Trzeba było takie najbardziej emocjonalne sceny przećwiczyć. Znaczy tak, no faktem jest, że wtedy jakby Jacek to, myśmy to ustawili jakoś tak bardziej ekspansywnie i dosłownie. I Tomek przy pierwszej już próbie dostał po prostu poważnie z liścia i to tak, no. Ustawił po prostu relację od początku Jacek. Tak. Tak. Tomek, już my też zbieramy przed tymi spotkaniami naszymi na Instagramie pytania do gości wcześniej. I takie pytanie właśnie pojawiło się o twój proces
twórczy tutaj i o to twoje wchodzenie w rolę, to oczywiście są takie czasami, domyślam się, że z punktu widzenia aktora czy aktorki, pytania, które brzmią albo patetycznie, albo banalnie, ale jesteśmy zawsze bardzo ciekawi tego, w jaki sposób się tej postaci szuka w sobie. Zwłaszcza, że na przykład ja teraz otworzyłam książkę na stronie 83 i tu jest zdjęcie z okazania i z rozpoznania 60 funkcjonariuszy, których postawiono przed świadkiem i miał rozpoznać tych, którzy uczestniczyli w zajściu, w pobiciu Grzegorza Przemyka. I ta scena właśnie jest też w filmie. Też jesteś, znaczy Jurek Popiel jest w ciemnej koszuli, tak samo jak to świadek. To akurat taki właśnie, jeżeli chodzi o te jeden szczegóły. Z nielicznych takich, powiedzmy, jasne. Z racji, że to zdjęcie funkcjonowało, tak, to pamiętam, że do tego się odwoływaliśmy, do tego. Ale tej fotografii, to jest, ale to jest z jednej strony, to, że masz z tyłu głowy, że jednak jakaś tam postać za tym Jurkiem Popielem stoi, a z drugiej strony jednak tworzysz kogoś, kto w przeciwieństwie do innych postaci tego filmu, tych głównych, nie ma odpowiednika takiego w rzeczywistości i jednak musisz ominąć parę rzeczy. Ale to była wielka ulga, wiesz, jak ja się dowiedziałem, że będziemy się odrywali od jakby pierwowzoru i nie wydaje mi się, żebyśmy jakoś dwa razy się nad tym zastanawiali, żeby czerpać coś z nielicznych zresztą dokumentów na temat tego, w jaki sposób się zachowywał, czy w jaki sposób się poruszał. Jasne. Bo to było w ogóle dla mnie jakby nieistotne. Ja też mam, myśląc o takim wektorze, powiedziałaś o szukaniu w sobie, ja bardziej szukam właśnie w literze scenariusza odpowiedzi na stawiane pytania i potrzeby tego bohatera, niż gdzieś tam we własnych przeżyciach i zawsze myślę, no nie wiem, stawiam sobie za cel uzbrojenie i jakby uprawdopodobnienie tego, co jest, znalezienie odpowiedzi na wszystkie stawiane przez tę postać pytania w scenariuszu. To jest mój, powiedzmy, taki proces pracy, jeżeli o to chodzi. A to jest rzeczywiście to, co Janek wspomniałeś, że to faktycznie ten rym pomiędzy postacią Grzegorza, który jest od samego początku na tej płaszczyźnie takiej, powiedzmy, czy przez to wychowanie pewnie dojrzały, powiedziałabym, zupełnie, zupełnie inny i ten taki przestraszony, zalękniony, powstrzymujący tę spontaniczność Grzegorza Jurek, który jednak przez całą historię dojrzewa do tego, żeby rzeczywiście na tej sali sądowej zachować się tak, a nie inaczej i doprowadzić do tego, że tam jest. To jest bardzo ciekawy rozwój tej postaci. Znaczy, bo to jest też historia o dojrzewaniu. To jest jakby też film coming of age. No, tak jak już raz powiedziałem, że tak jak Ostatnia rodzina to było kino familijne, to jest film jakby młodzieżowy w pewnym sensie, no bo jakby to tam jest. No dlatego też rozmawialiśmy o młodzieży, która ten film ogląda, to tak, jest też ciekawe. I ta droga Jurka do takiego samostanowienia, ona jest bardzo ciekawa jakby w oderwaniu w ogóle od całego kontekstu politycznego i też to tło rodzinne, które bardzo było ciekawe i przez to, że myśmy się jakby zdecydowali na odejście od tych pierwowzorów, To mogliśmy bardziej się pochylić na tym, jakie relacje między matką, ojcem i Jurkiem Popielą, jakby jakie są najciekawsze i najbardziej takie dramaturgicznie angażujące, bo jest na przykład bardzo trudno powiedzieć w tej chwili, co w ogóle z tego zostało, z tego, co było jakby w tym inspiracji właściwie, bo to jest bardziej inspiracja. Dużośmy rozmawiali z Agnieszką Grochowską w szczególności, gdzie ta matka jest wycofana, ale ona pełni jakąś konkretną rolę w tym wszystkim. I mi na przykład zależało na tym, żeby tego nie dookreślać, że właśnie to że tam jest ciągle ten taki znak zapytania i że to bardzo ładnie pracuje. Jakby oprócz tego jeszcze jest taka historia, która, czy tak jakby warstwa w tym, że Jurek Popiel jest osobą spoza Warszawy, więc on troszeczkę aspiruje do tego też lepszego życia w jakiejś bohemie, stąd pewnie zainteresowanie. Może nie lepszego, bo ekonomicznie on też jest jakby, mam wrażenie, że oni ekonomicznie są wyżej ustawieni, ale tak jak mówisz, bohema jest tutaj tym. Tak, ale znalazł się też w środowisku opozycyjnym, wywodząc się z rodziny, która jednak jest w systemie dosyć osadzona i to wszystko takim bardziej tradycyjnym. Dał się łatwo zbałamucić. No to tak. Kwestia tak spojrzenia. Tak, tak jasne. Ale to myśmy dużo jakby rozmawiali też o tym, że on jest jedną nogą tu, drugą nogą tu i że on musi się jakby dookreślić,
co w ogóle wydaje mi się szalenie takim współczesnym, uniwersalnym tematem dzisiaj. I też to, co wspomnieni licealiści nam jakby przywołali, no to, że oni się totalnie byli w stanie utożsamić z postawą Jurka właśnie przez takie poczucie pewnego niedookreślenia, a jednocześnie, jak na bohatera filmowego, to na początku to jest po prostu najbardziej nieinteresujący, nieatrakcyjny bohater. On jakby nabiera tej siły, bo jest wrzucony w ten bieg wydarzeń jakby nie swojej winy i na początku przecież jest dosyć zagubiony. Tak. I ja, nie wiem, ja pamiętam siebie, nie wiem, na początku studiów i jakby znam tą emocję. Oczywiście to jest tutaj jakby dużo szerszej skali, bo te wydarzenia są nieporównywalne, natomiast mi się wydaje, że na poziomie takiego przebiegu emocjonalnego to naprawdę bardzo dużo osób może jakby poczuć, niezależnie od tego, czy interesuje się latami 80., czy się interesuje polityką, czy nie, bo to jest nieistotne. Nie? Sporo tutaj jest takich uniwersalnych rzeczywiście płaszczyzn, które są rozpoznawalne, ale jeszcze muszę Cię, Tomek, zapytać o współpracę na przykład z Jackiem Braciakiem, no i z Sandrą Korzeniak, to dwoje Twoich partnerów. No i Agnieszka Grochowska oczywiście, chociaż jak sobie sprawdzę datę urodzenia, to jakoś mam taki opór przed tym, że Agnieszka Grochowska gra Twoją matkę, ale nie, rozumiem, mi się że już jest... zdarzało, że aktorki młodsze ode mnie grały moje matki, więc już tak miałem przy okazji. Dobrze. Mudurzel na przykład, więc to nie był problem naprawdę. To jest ciekawe, dobrze, w każdym razie opowiedz. Dobra charakteryzacja robi swoje, nie? Nie, ale tutaj nie mam żadnego zgrzytu, tylko po prostu jak sobie przypomniałam tak zupełnie poza głowy, filmem, w tyle głowy tak, i tak sobie, tak. Okej, okay, dobrze, liczę. Może by się udało, ale natomiast rzeczywiście sprawdza się Agnieszka Grochowska, jak zawsze Agnieszka Grochowska fantastycznie w tej roli, więc opowiedz co ja miałem spotkanie. Olbrzymią przyjemność, jeżeli tak można nazwać tego rodzaju pracę, no bo dotykaliśmy raczej takich emocji, których na co dzień jakby nie chce się eksplorować, ale wydaje mi się, że to była wielka przyjemność pracować i z Jackiem, i z Sandrą. Przede wszystkim przez to, że to są aktorzy, którzy są bardzo skupieni, mimo tak różnych podejść do tej pracy. Ja mam takie przynajmniej poczucie, nie wiem jak ty, Janek, sądzisz, że oni mają zupełnie inny obraz tego aktora i reprezentują trochę inne aktorstwo. No ale to jakby na tym polega chyba walor zestawienia ich właśnie. Chyba tak, ale w obydwu przypadkach to są ludzie, którzy naprawdę zostawiają olbrzymią przestrzeń dla partnera. I to jest, wiesz, ze świecą szukać takich partnerów. Tak, po prostu wchodzisz do sceny i jakby grasz tę scenę. No, to jest jakby, nie, wydaje się niezwykle proste, ale jakby nie ma tego oporu, powiem dla przykładu może, żeby dookreślić tę sytuację, o co chodzi, że można się znaleźć w scenie z partnerem, który przygotowywał przez jakiś czas te role, w zaciszu domowym i nagle zderza się z wyobrażeniem o tej scenie konkretnej, którą realizujemy z drugim aktorem i nie odpuści na przykład i nie stworzy wspólnej jakby przestrzeni do zrobienia tej sceny, tylko będzie ciągnął scenę na przykład w swoją stronę. Nie chodzi mi o to, że będzie przekonywał reżysera do tego, tylko w scenie nie zostawi tej przestrzeni. To jest w takim wymiarze, powiedzmy, gry. No to... Mnie się wydaje, że na pewno to, że mieliśmy bardzo dobry tekst na starcie i że tak, ten scenariusz od pierwszego draftu był bardzo dobry i można było w związku z tym dużo z tych scen powyciągać. No i to, że myśmy naprawdę... Poświęcili czas na nazwanie wszystkiego na próbach stolikowych, więc... Żeśmy przechodzili te sceny bardzo, bardzo szczegółowo dyskutując i też te relacje między postacią graną przez Agnieszkę i Jacka, one też jakby zmieniały w zależności od prób i w sumie wchodząc na plan, myśmy mieli jakiś taki koncept, natomiast to się usankcjonowało poprzez inscenizację. Była w tym bardzo duża taka swoboda wynikająca z tego, że po prostu mieliśmy to bardzo dobrze omówione i ta baza tekstowa była szalenie istotna i jakby mam takie poczucie, że nie zmarnowaliśmy ani chwili po prostu, co szczególnie w warunkach pandemicznych na planie, no to jakby liczy się podwójnie. Nie? Ja mam o to zapytać, ale nie wiem, czy chcecie do tego wracać, bo to też charakterystyczne, bo ja pamiętam, jak tutaj pasaż wjecha, bo jesteśmy niedaleko stosunkowo dla tych, którzy nas oglądają gdzieś poza Warszawą, to jest ścisłe centrum w Śródmieście, był zamknięty przez parę dni i ja akurat domyślałam się, znając historię i wiedząc, że akurat trwają zdjęcia, że to jest właśnie to, że żeby nie było śladów, tu się kręci, ale pamiętam też, że opowiadałeś, no właśnie na tej konferencji w Gdyni, do której już się odwoływałam, że no
I Aneta Higginbotham, producentka, też wspominała o tym, że to było spore wyzwanie też pozamykać niektóre części Warszawy, bo to rzeczywiście... No a też chciałabym wrócić was zapytać na plan o... w ogóle chyba. No to jest, no znaczy, właśnie. Wejść na plan. Bo z jednej strony właśnie pandemia i generalnie te obostrzenia, które z tym się wiążą, a z drugiej strony jednak, po pierwsze szukacie lat 80. we współczesnej Warszawie, bo też trzeba trochę znaleźć tego, to oczywiście jest ogromna praca scenografa i jego ekipy, ale parę miejsc trzeba znaleźć, no a z drugiej strony właśnie te wszystkie logistyczne sytuacje, więc opowiedzcie też trochę o tym. No, myśmy się musieli dosyć jasno określić, co nas interesuje, co jakby mnie zawsze precyzja bardzo cieszy. Jak jest dodatkowa motywacja, to ja chętnie. No to była taka sytuacja, no, że akurat ich zgadnęli na Placu Zamkowym, mm-hmm. więc było to dosyć oczywiste, że musimy to musicie tam nakręcić. Tam, w związku z tym trzeba zamknąć właściwie 3/4 Starego Miasta. No i jak się to wie miesiąc przed zdjęciami, no to jest jedna wiedzka panika oczywiście, natomiast myśmy to wiedzieli 3 lata wcześniej. W związku z tym no był jakby szereg dokumentacji, spotkań, kombinowania, jak to zrobić najlepiej i najtaniej, i jak się dogadać. Oczywiście jak przyszła pandemia, to wszystko się wywróciło do góry nogami, na przykład te rozmowy z restauratorami były dużo trudniejsze, bo jak już żeśmy zaczęli zdjęcia, to już mogła być część rzeczy otwarta. No a to wtedy jakby ten pieniądz się też inaczej jasne. Po prostu liczył. Zwłaszcza po tym okresie, liczył. Kiedy oprócz tego Placu Zamkowego, który jest przecież jedną z głównych atrakcji turystycznych Warszawy, no to Barbara Sadowska i Grzegorz Przemyk mieszkali totalnie w centrum. I no myśmy długo szukali przed budynku, który by wyglądał na dole podobnie jak zewnętrzne tego budynku, ale nie znaleźliśmy takiego budynku po prostu, który by trzeba by znowu albo zbudować... Bardzo charakterystyczne budynki po prostu też trzeba powiedzieć. Tak, ale też chodzi o to, że tam jest ten parking, który jest dosyć charakterystyczny, to, że jest Pałac Kultury w pobliżu, też trzeba było ten Pałac Kultury pokazać i tak dalej, i tak dalej. No i Pasaż Wiecha też był takim miejscem charakterystycznym dosyć. Współcześnie on może nie jest jakiś porywający, natomiast jak żeśmy zaczęli przeglądać zdjęcia z tamtego okresu właśnie z Pasażu Wiecha, no mieliśmy takie poczucie, że koniecznie to musi być w ogóle w filmie. No i to spowodowało nie tylko zamknięcie, ale przede wszystkim dużą budowę, bo całe jakby zadaszenie tego, które kiedyś było, no to trzeba było po prostu zbudować. Gabloty wszystkiego rodzaju. Tak, gabloty. No dużo, dużo takiej zabawy. Tak. Pamiętam, że Paweł Jarzębski, nasz scenograf, wtedy nie spał chyba 60 godzin. Tak, pamiętam, że jak go zobaczyłem, no to taka noc żywych trupów. Zresztą no, pion scenograficzny ma to do siebie, że po prostu pracują w takich godzinach, że zawsze wyglądają dosyć tak no, blado, tak. Ale, jak wampiry. Ale no, to jakby duży zespół i cudowną robotę absolutnie wykonali, no bo bez nich no na pewno by nie było tak czuć tego tych wczesnych lat 80. Mhm. I zapomnę jeszcze o dworcu centralnym, że tam też o Jezu, mieliśmy. Tak, zdjęcia na dworcu. Byłem dzisiaj na dworcu, właśnie wspominałem to zdjęcia na dworcu. No już raz miałem zdjęcia na dworcu, wystarczy, już nie chcę tam wracać, bo to jest z kolei ustawianie pociągu tak, żeby dobrze wjechał, to zawsze zajmuje jakąś bardzo dużą ilość czasu. Zawsze się kręci w nocy, zawsze jest zimno, zawsze tam wieje, zawsze no... No ciężko jest zapanować, to jest taka materia, jednak dworce mają to do siebie, że nie da się zatrzymać ludzi tak. pędzących na pociąg stąd te godziny nocne. Takie też wyzwania również oprócz wszystkich innych przed filmowcami stają, ale pamiętam, że ktoś mi wspomniał, jeśli chodzi właśnie o scenografię, jeśli chodzi o kostiumy, jeśli chodzi o charakteryzację, to wszystko w każdym możliwym tekście o tym filmie recenzenckim się powtarza. I to są zawsze ogromne pochwały i tak sobie przypominam teraz, ja wprawdzie tego nie pamiętam, jak ktoś mi mówił o tym mydle na siateczce w toalecie sądowej tutaj akurat i rzeczywiście przy najmniejszych szczegółach chciałam was zapytać, no pewnie też do ciebie Janek, bo to na reżysera zwykle odpowiedzi na takie pytania stawiają, jak się szuka samochodów z tamtego okresu, które jeszcze jeżdżą? Ja domyślam się, że to też jest wyzwanie. Wiesz, akurat chyba nie, znaczy, nie aż tak, żeby znaleźć, to nie, ale dużą ilość to już tak. I zgromadzić się na planie jeszcze. I zgromadzić się na planie i zrobić tak, żeby nie były takie super wypucowane, to jest chyba największa trudność, bo zawsze przyjeżdżają możliwie najlepiej wymyte, wypastowane, no i to widać i zawsze trzeba uprzedzić, później to tak jest jakby trochę walka z tym, akurat w tym filmie tego nie widać, ale mam jakby przykłady wcześniejsze, nie wiem, z Króla chociażby, gdzie to
no trzeba było 6 razy tłumaczyć. Natomiast wiesz, w ogóle jakby budowanie tego świata na poziomie scenograficznym no było dosyć takim no wymagającym bardzo procesem, ponieważ musieliśmy być szalenie precyzyjni. I no, dosyć konkretnie musieliśmy ustalić, na przykład na wspomnianym dworcu, no tam są tylko 2 miejsca, gdzie można kręcić i jest pewien konkretny wycinek, gdzie można jakby odtworzyć tamte lata, no bo dworzec w samej jakby swojej kubaturze jest dosyć podobny, ale współczesny był po remoncie. Nam też zależało, żeby wizualnie to po prostu miało jakiś taki dosyć spójny charakter. Żeby nie było śladów, to jest tak naprawdę taki bardzo szeroko opowiadany film. Tam jest owszem dużo scen w biurze, w mieszkaniu, natomiast zależało nam na tym, że jak już wychodzimy w plener, jest to jakiś plener warszawski, no to żeby on naprawdę bił jakby pełnią życia, też na poziomie statystów. I też, żeby ci statyści się jakoś ruszali, żeby oni też mieli swoje rekwizyty z tamtego czasu, żeby wiedzieli, do czego to służy i tak dalej, to jest jakiś ogrom pracy w ogóle, to tak sobie myślę. To samo się tyczy sceny w kościele, jakby pogrzebu. No taka scena zbiorowa z takim tłumem to jest z pewnością spore wyzwanie do zrealizowania. Tak, to przede wszystkim jest takie wyzwanie logistyczne, a w pandemii jeszcze dodatkowo kwestia tego, ilu ze statystów, którzy przyjdą, będzie chorych. Albo to, co pamiętam, żeśmy przerabiali przy okazji Króla i tutaj już żeśmy wyciągnęli z tego wnioski, no to, że co z tego, że przychodzi ci 350 statystów na przymiarki, jak później na plan z tych 350 przychodzi 100. A pozostałe 200, które się pojawia, to są inni ludzie. To są takie rzeczy, o których się jakby w ogóle nie mówi, ale to generuje na przykład ogrom pracy dla pionu charakteryzacji dla kostiumów i dla produkcji, bo trzeba to wszystko jakby przeorganizować na bieżąco. Teraz tak jak sobie o tym myślę, się zastanawiam, czemu się w ogóle tym zajmuję. Bo to naprawdę... to pytanie się czasami, to stwierdzenie się czasami w twoich wypowiedziach pojawia, więc mam wrażenie, że... ale to, Sam sobie często odpowiadasz, że nic innego nie potrafisz robić. No właśnie. Nie, coś innego. Ale nie, no ty masz zespół, Tomek, no właśnie. No widzisz, ja zawsze mogę tam. Że to jeszcze kwestia talentu, pasji i tak dalej, i tak połączenie dalej. Mówisz już? Tak. Nie, jeszcze halo, nie, halo, ale baza. Ja już muszę być powoli przygotowana, bo niedługo będzie się z nami łączył Cezary Łazarewicz, ale jeszcze muszę zapytać, bo pojawiają się pytania od Państwa, także zachęcam do tego, żeby włączać się do rozmowy i przypomnę, że żeby nie było śladów, film jest w kinach, a my rozmawiamy także w tym kontekście, że ukazało się kolejne wydanie książki Cezarego Łazarewicza z filmową okładką, więc można sobie... Z jednej strony przypomnieć, odświeżyć książkę albo przeczytać po raz pierwszy, a z drugiej strony zobaczyć to, co na ekranie ekipa przygotowała z takim ogromem pracy, o jakim twórcy opowiadają teraz, ale pojawiło się pytanie o współpracę z Piotrem Bartuszkiem, z reżyserem castingu. Ja chciałam też zapytać o obsadzanie tych ról, no właśnie, tych, które dla widzów, którzy nie są zaznajomieni z polską historią, czy z tymi najbardziej znanymi postaciami z polskiej historii najnowszej, to będą po prostu właśnie takie symbole, czy jak to Adriana Prodeus pięknie ujęła w znakomitej zresztą, bardzo chwalącej film recenzji po festiwalu w Wenecji, kukły, bo to rzeczywiście trochę takim zalatuje tego typu nie tyle gra, co po prostu rzeczywiście ta kukła też pewnym symbolem jest, prawda? Jakaś taka wypchana postać. Tak, jak mówisz kukły, to mi się od razu ostatni film Tomka Wolskiego przypomina. 1970, gdzie właśnie ma te gabinetówki odtworzone. Tak. I to są takie laleczki, pacynki. Ale właśnie... z drugiej strony musiałeś na przykład, wiem, że już mówiłeś, że wydawało ci się to zabawne, że Robert Więckiewicz kiedyś zagrał u Andrzeja Wawrzyna. To mi dalej wydaje zabawne. A u ciebie zagrał Czesława Kiszczaka. Ale to jest bardzo specyficzny rodzaj postaci, bardzo, bardzo, bardzo specyficznymi środkami, więc chciałabym, żebyś opowiedział trochę właśnie o tych postaciach, które mają bardzo silne pierwowzory, i o pracy z aktorami nad tymi postaciami właśnie. No jest tych aktorów w tym filmie bardzo dużo i postaci jest bardzo dużo, dlatego jest bardzo dużo aktorów. Ja też tutaj bym wymieniła Aleksandrę Konieczną, która też, niektórzy mówią, że za bardzo, dla mnie ta postać jest po prostu Ja na całe szczęście spotkałem cudowne. Osobę,
która miała styczność z panią prokurator Baddon i powiedziała, że ona właśnie dokładnie taka dokładnie była. Dokładnie taka była. Co mnie przeraziło absolutnie. Bo to właściwie nie może być, to już nie może być inaczej, ona musiała taka być. To, tak. To co się dzieje, czego ona jest wykonawczynią, co jest jej udziałem, jakie sytuacje stawia przed bohaterem, to jest... No to z Olą też tak było, że no ja z Olą zawsze bardzo chętnie się spotkam w pracy, ale nigdy przy tym samym. Ja, jak się okazało, że będę robił film, to parę osób się mnie pytało, właściwie tak, to było takie pytanie, trochę twierdzenie, no że przecież Ola zagra Barbarę Sadowską. Ja powiedziałem, no nie, że jakby absolutnie nie, bo trochę by to powtarzało to, co już żeśmy zrobili przy okazji Zosi Beksińskiej w Ostatniej Rodzinie. A pani prokurator Baddon jest dokładnie po drugiej stronie tęczy. I Ola bardzo cudownie ją zinterpretowała w filmie i no byliśmy tak na takiej cienkiej granicy, ale jakby wszystko w ryzach i są oczywiście takie momenty bardzo radykalne, natomiast właśnie przez te momenty radykalne wydaje mi się, że ona jako postać się tak sankcjonuje, że pokazuje, jak daleko się można było posunąć z tym wszystkim i też, że przecież ktoś ją legitymizował. No jest Robert Więckiewicz, który gra Kiszczaka, no i oprócz tego, no jakby tej pewnej ironii w obsadzeniu osoby, która grała wcześniej w Wałęsę, no to przede wszystkim ja wiedziałem, że Kiszczak jest po pierwsze głównym właściwie antagonistą w tym filmie i jest go dosyć sporo na ekranie i musi być jakiś i można poszukać aktora jak najbardziej podobnego, ale trudno wtedy powiedzieć o tym, jak bardzo, czy to będzie ryzyko, czy nie, no trzeba było mieć na to jakiś sposób. Ja chciałem się spotkać z Robertem Więckiewiczem od pewnego czasu i pomyślałem, że to jest świetna rola dla niego też dlatego, że jest skrajnie różna od tego, co on do tej pory zrobił. Przynajmniej tak mi się wydaje generalnie, bo najczęściej on ma dosyć szerokie, takie bardzo mocno grane postaci, a tutaj Czesław Kiszczak jest jedną z tych postaci, która stara się właściwie w ogóle nie wyrażać żadnych emocji. Jakieś tam wyraża, ale to się wydawało intrygujące, no i uważam, że absolutnie to pięknie Robert zrobił. Jest do pary z Tomkiem Kotem i oni mają taki lekko komediowy momentami zarys, który ma taką osobliwą dosyć fluktuację. Boże, tak jak miałbym wymieniać wszystkich, to... Nie musisz wymieniać wszystkich, ja się zasłuchałam trochę dlatego, że rzeczywiście myślę o tym też absurdzie i o tym właściwie, o tych postaciach, które doprowadzają tutaj ten wątek, mówiłeś o tym taki Monty Pythonowski wręcz, nawet tak, nie kawkowski. Smutny Monty Python. Smutny Monty Python, ale że to rzeczywiście no, w tej sytuacji i w tej historii dodatkowo dodaje jakiś taki całkowicie, powiedziałbym, przez ten humor mroczny... No jest to przerażające przez to, po prostu, tak. To jest po prostu przerażające, a też należy dodać, że dialogi chociażby właśnie między postaciami granymi przez Tomasza Kota i Roberta Więckiewicza są tak napisane, że rzeczywiście to bardzo dobrze gra. Jest, świetnie brzmi. Jest jeszcze Andrzej Chyra, który jest takim trochę sparring partnerem dla Roberta. Gra. Tak, ich spojrzenia pomiędzy przez stół, najpierw tak. na bardzo oficjalnym spotkaniu, a potem na drugim w mniejszym gronie, to jest też majstersztyk aktorski. Tam jest Rafał Maćkowiak, który gra takiego karierowicza SBK, bardzo, bardzo też ciekawego. No jest też a propos obsadzenia dokładnie Arebur, no jest Michał Żurawski, któremu po Jakubie Szapirze w Królu obiecałem totalne upokorzenie i jakby jak założył, on sam sobie znalazł te okulary i zaczesał, no to pomyślałem sobie, że tak trzeba w to iść. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest jakiś totalny naprawdę idiota, natomiast no to jak jest idiota u władzy, to jest to jeszcze bardziej przerażające i tu jest jakby dużo takich rzeczy, które są na pierwszy rzut oka się wydają leciutko takie zabawne, ale tak naprawdę są mrożące krew w żyłach. I bardzo się cieszę, że Bartek Topa się pojawia też na chwilę w tym filmie w dwóch bardzo takich fajnych, mocnych, aktorskich scenach. I też tu postać graną przez Tomka jeszcze dociska. Tak. No jest Andrzej Neyman, który... No właśnie myślałam o tym cały czas, że też jest taka gradacja pewna ze względu na to, że im bardziej w dół, jeśli chodzi o tę hierarchię służbową, tym więcej życia, znaczy tym więcej, tym mniej kukieł jest, a więcej ludzi i ta postać Andrzeja Neymana, która oczywiście jest tam tam są dwie czy trzy sceny, ale no bardzo zapowiadające w pamięć, prawda? Tak, no myśmy tak ustalili z Andrzejem, no, że on właściwie ma taką permanentną chorobę filipińską i jakby
nie nazywamy tego, natomiast no, cały czas jest jakby z trudem podejmuje wszystkie zadania, w związku z tym jakoś też mu no, tak trochę współczujemy i ja uważam, że jakby właśnie w kinie można sobie pozwolić na coś takiego, żeby postaci, które tak naprawdę są bardzo złe i podejmują bardzo jakby takie decyzje przeciwko nam, że postawienie się w ich sytuacji i na chwilę jakby identyfikacja z nimi, no że to jest, że jakby, że po to jest kino, bo jakby w żadnym innym rodzaju sztuki nie da się tego aż tak zrobić. No to najbardziej takim modelowym przykładem jest chyba to, jak właśnie Kiszczak siedzi przy tym stole i się wydaje, że oni go zaraz tam po prostu dojadą, bo jakby wszyscy się na niego właściwie rzucają. To jest za to. Tak, no tak, no. I też ja pamiętam, jak czytałem książkę Cezarego, którego tutaj już doglądam. Który już do nas dołączył, tak. Więc za chwileczkę się, a może się teraz przywitajmy i to, co Janek ma do powiedzenia, będzie wstępem dla nas, ale ja jeszcze pana Cezarego nie słyszę. Ja też nie słyszę. Ale to mogę dopowiedzieć. Ale to w takim razie Jan Matuszyński, to poproszę Janku, żeby powiedział. Tak, to ja dopowiem, że... No dla mnie jakimś takim odsłonięciem, odkryciem było to, że ten świat PRL-u, jakby osoby u władzy, że to nie jest monolit, tylko że tam były jakby frakcje, że każdy coś innego trochę reprezentował i tak, no nie wiem, z wszystkich historii, które ja słyszałem gdzieś tam kiedyś, bo przecież tego nie pamiętam, to zawsze to się wydawało, że to była jedna organizacja bardzo dobrze pracująca na rzecz własnego dobra. No a czytając książkę Cezarego, no się okazuje, że tutaj jest taka grupa, że oni mają swoje interesy, że to jest jakby totalna walka polityczna też tak naprawdę między nimi, choć jakby jedna partia. I to było takie, no dla mnie bardzo odkrywcze przy czytaniu i też chciałem, żeby film to oddawał. No poza tym sprawa Grzegorza Przemyka dawała możliwość pokazania całego tego systemu właśnie od samego spodu, od tego przysłowiowego SBK, który czeka na swojego figuranta przed blokiem, paląc papierosa i go tylko tam dogląda, czy wyszedł z klatki, po tą wierchuszkę siedzącą właśnie w kace przy stole. Panie Cezary, witamy serdecznie. Dzień dobry. Cezary Dzień Łazarewicz. Dobry, czy słychać mnie? Ja na razie, przepraszam, muszę tutaj spojrzeć na naszą ekipę, z którą Państwa witałam, bo ja na razie czytam z ruchu warg Pana Cezarego, więc nie bardzo bardzo dobrze Państwa słyszę. Niestety. Bardzo Państwa. Żeby porozmawiać chwilowo. Posprawdzajmy ja jeszcze bardzo dobrze. W takim razie, jeśli chodzi może Panie Cezary o ustawienia. Ale będziemy ja wszystko się w takim razie jeszcze... Dobrze. Trwają jakieś prace techniczne. To jest pierwszy. 13. Halo? Dzisiaj jest 13 października. Trzeba o tym pamiętać. No dobrze, ja nie jestem w prawdzie przesądna, ale. Historię opowiesz może z planem. Zabawną jakąś taką anegdotę. Ktoś mnie już pytał o zabawne historie, się skończyło. Dziękuję Tomek, że to ty zadałeś to pytanie. Zabawne. No jak był Tomek Ziętek, to zawsze było zabawnie. Zawsze było śmiesznie. Znaczy, no tak, to muszę, no to nie jest jakby zabawne, to jest takie przyjemne, że mieliśmy naprawdę bardzo fajną ekipę, jeżeli chodzi o skład aktorski, w ogóle jeżeli chodzi o ekipę, która przygotowywała i pracowała przy tym filmie. I wydaje mi się, że w dobie tych zdjęć pandemicznych, przed szczepionkami, o czym teraz już mało kto pamięta, ale wtedy były tylko testy, które tak. były na paluszek i dawały takie bardzo iluzoryczne poczucie przez chwilę spokoju. No to, że mieliśmy zespół, który bardzo naprawdę dobrze pracował, dodawało dodatkową siłę, szczególnie, że mieliśmy zdjęcia zacząć 18 marca, a 13 marca się zaczął lockdown w Polsce. No i przez te mniej więcej 3 miesiące właściwie nie wiadomo było, czy cokolwiek w ogóle będziemy w stanie robić. I taki... Wydaje mi się, że taki etos pracy też się włączył, bardzo, bardzo mocny, który też wydaje mi się, że będąc na festiwalu i w Wenecji, i później w Gdyni, że to się dało też odczuć, że ludzie się, że ja na przykład cieszyłem się, że mogę wejść do kina i zobaczyć jakiś film, bo normalnie to wcześniej to nam spowszedniało, a teraz to jest coś takiego, co wiemy, że można stracić, nie? I to dodawało temu jakiś taki większy walor, charakter, wartość po prostu. Panie Cezary, czy teraz się słyszę? Tak. Ach, fantastycznie. Tak, tak. A to cudownie, cieszę się. Bardzo się cieszę i bardzo serdecznie witamy.
Rozmawiamy oczywiście o filmie, rozmawiamy także o tym wydaniu książki z filmową okładką. Pierwsze wydanie to 2016 rok. I ponieważ tutaj się i z Jankiem, i z Tomkiem trochę cofaliśmy w czasie, to z panem chciałabym się jeszcze na moment cofnąć jeszcze bardziej. Pan mówi o tym, o tej swojej decyzji, żeby się tą historią zająć, żeby przebadać tę sprawę Grzegorza Przemyka i wszystkich, którzy w jakiś sposób byli w nią zamieszani z jednej strony, a z drugiej, którzy byli nią dotknięci i do tej pory skutki tej sprawy odczuwają. Pan usłyszał takie wezwanie w słowach Barbary Sadowskiej. Proszę nam trochę o tym opowiedzieć. Pani, to było w sądzie. Ja przeglądałem już akta i przeczytałem ten list Barbary Sadowskiej, kiedy ona pisze, że kiedyś może powstanie jakaś, nie, to się nazywało książkowy przykład manipulacji. Ja nagle zrozumiałem, że jak ja tego nie napiszę, to nikt tym się nie zajmie, ponieważ ci, którzy mogli to napisać, już dawno by to zrobili. A ci, którzy, moi koledzy, ich to za bardzo nie interesuje, ponieważ oni piszą o innych rzeczach. A to jest moja sprawa pokoleniowa. Gdzie pani, mi było niezwykle, wstyd mi się zrobiło, bo ta sprawa była dla mnie ważna. My przez całe lata 80. podawaliśmy ją jako taki przykład manipulacji. Później mieliśmy, były wybory w 89 roku i próba wyjaśnienia tej sprawy. I ona z pierwszych stron gazet przesuwała się coraz dalej, aż w końcu wszyscy o niej zapomnieli. Kiedy ja się za tą sprawę brałem w 2013 roku, to ja z pamięci nie potrafiłem odtworzyć, co tak naprawdę się stało. Czy ona została umorzona i to z wszystkimi tymi, którzy manipulowali w tym śledztwie. No i pomyślałem sobie, że podejmę taką próbę odtworzenia, opisania tej historii, ale nie od strony ofiar, tylko od strony katów, o tych ludziach, którzy wtedy manipulowali, którzy byli ważnymi, którzy zacierali ślady, którzy spychali śledztwo na fałszywe tory. I wiedziałem, że to jest mnóstwo pracy i że ta praca być może przyniesie jakiś efekt. No i tym efektem książka jest zawsze elitarna, a film jest masowy. Szczególnie taki film, jak Janek zrobił. Dlatego jestem mu niezmiernie wdzięczny, że ta sprawa Przemyka, Sadowskiej, ona dzisiaj znowu ona będzie już żyła własnym życiem. To jest opowieść, którą Janek zrobił. Ona będzie wracała w telewizji, w kinie, w rozmowach i nie zostanie zapamiętana. A zostanie zapamiętana, ponieważ w tym filmie są emocje. I mam takie wrażenie, że obojętne, czy on się dzieje w latach 80. czy 90., czy widz pamięta to lata 80. czy nie, to jednak jak widzi na ekranie tych ludzi, to potrafi się z nimi utożsamić, poczuć ich emocje i gniew wobec tego, co spotkało tamtych ludzi. I też dodam do tych uczuć, które widz odczuwa, bo już tutaj się zwierzałam od początku ze swoich doświadczeń jako widza tego filmu, że poczuć tę bezsilność także, którą czują ci, którzy są po stronie, no tak powiem górnolotnie, prawdy i sprawiedliwości w starciu i zderzeniu z tym systemem, z tym betonowym murem, który absolutnie jest nie do przebicia, więc to jest rzeczywiście coś, co bardzo działa, ale to zarówno dla czytelników ważne doznanie przy czytaniu pana książki, jak i przy oglądaniu tego filmu. Panie Cezary, też pojawił się taki wątek w naszej rozmowie od początku odbioru tego filmu przez młodzież. Janek i Tomek opowiadali o takich spotkaniach, także ja też mówiłam o swoim doświadczeniu oglądania tego filmu z połową sali licealistów. Więc pana też chciałam zapytać o ten aspekt tutaj, jak pan to widzi, czy pan liczy na to? Tomek z nas jest najmłodszy, to on powinien. Tak? To jest nowa informacja dla nas zupełnie. To ja nie wiem, no ja bym chciał. Wie pani, ja poczułem, że jak Janek zaczął robić ten film, że on może trafić do ludzi młodych, bo
dla niego to było wyzwanie. Czy Janek, ani Tomek nie pamiętają tamtych czasów. On musiał je otworzyć. I dla niego to było wyzwaniem, zderzeniem się z problemem. I w tym oczekiwałem jakiegoś rozwiązania. Skoro Janek potrafił zrobić o czasach, których w ogóle nie pamięta, tak przejmujący i poruszający film, to myślę, że czytelnicy, widzowie, którzy nie pamiętają tamtych czasów, też będą poruszeni. I jasne. Wypominało ci się już wiek i to, że jesteś urodzony rok po tych wydarzeniach. No tak, i tego nikt nie zmieni. No tak. Ale w tym widzę nadzieję. No, to jest świetny film. Wie pani, nie wiem, Janek, czy ja tobie mówiłem, że to jest... Opisałeś tam, czy pokazałeś takie jądro tamtego systemu, który osaczał ludzi. Można było siedzieć pod miotłą i pewnie to człowieka by nie dotknęło, ale kiedy się wchodziło w zderzenie z systemem, to ten system mógł człowieka przemielić tak jak Wysockiego czy Cezarego F. Jurka, przepraszam. I użył wtedy całej swojej siły i człowiek był bezbronny. To była tylko kiedyś taka opowieść o tym, co się, przynajmniej dla mnie, jak zaczynałem pisać o tym, to była o tym opowieść o tym, co się kiedyś zdarzyło. No ale dzisiaj możemy też rozejrzeć się wokół i popatrzeć, czy te czasy nie przypominają tego, co kiedyś było. Jeśli chodzi o kłamstwo, propagandę, manipulacje. A też o przykłady kolejnych śmierci na komisariatach policji, których, i też widzę taki związek, to jest zawsze jest ta sama śpiewka. Jak człowiek ginie na komisariacie, to on jest albo pijakiem, albo narkomanem, albo menelem. To zawsze tłumaczenie, wtedy takie było i dzisiaj takie jest. Mhm. Żeby nie było śladów, książka Cezarego Łazarewicza, arcyreportaż, tak można by powiedzieć. Panie Cezary, to wydanie z okładką filmową, wydawnictwo Czarne oczywiście, jest już dostępne, ale także film w kinach, film Jana P. Matuszyńskiego z Tomaszem Ziętkiem w jednej z głównych ról. To tak już podsumowująco, bo zbliżamy się powoli do końca tego spotkania, ale jeszcze na koniec sakramentalne pytanie do wszystkich panów o najbliższe plany, bo też pojawiały się takie pytania w tych, które już wcześniej widzowie nasi zadawali, kiedy zapowiadaliśmy to spotkanie. No właśnie, czy jakaś współpraca między wami nowa się szykuje, co teraz i panie Cezary, co u pana teraz? Ja jeszcze liczyłem na te pytania od widzów, cały czas na żywo. Nie było do ciebie pytań, po prostu. Nie było żadnych pytań do mnie. Słuchaj, ja tu jeszcze mam pytania, na przykład jeszcze pytanie do ciebie, Tomek, skoro się dopominasz. Pytanie na przykład takie. Mówiłeś o tym procesie wchodzenia w rolę, ale dobrze, o kawce już nie rozmawiajmy, bo wiecie, to będzie kolejna godzina. Natomiast pytanie, w przypadku takich bardzo emocjonalnych, zwłaszcza ról, wydaje mi się uprawnione, i to jest pytanie od jednego z naszych widzów, czy miałeś problem z wychodzeniem? Nie wchodzę, więc nie mam problemu z wychodzeniem, wiesz, to chyba tak. A to w ten sposób. Tak. Czyli cały czas to jest ta kwestia trzymania się litery scenariusza i... Nie łączę emocji bohatera ze swoimi jakby emocjami. Ja w tym dniu, kiedy kręciliśmy, też byłem powiedzmy zdenerwowany, tak to można określić, ale zdenerwowany zupełnie innymi rzeczami i nie mieszałbym jakby tych dwóch przestrzeni, bo bliższa mi jest na pewno ta... taki sposób pracy, gdzie realizuje się pewne postawione przed aktorem zadania, a niekoniecznie ważniejsze dla mnie jest, tak uproszczę to, stan emocjonalny, który mam wywołać w widzu, niż stan emocjonalny w sobie. Jakby nie wydaje mi się, że to jest jedno i to samo, a czasami się oczekuje. Jest takie mylne chyba poczucie, że żeby coś zagrać, trzeba czegoś doświadczyć, nie? Że wtedy to ma większy ciężar. Chyba to jest z tym związane, z takim poczuciem. Mhm. A tak więc odpowiadając na twoje jeszcze wcześniejsze pytania, naszych planów, to zapraszam dzisiaj do Netflixa, bo dzisiaj się pojawił mój nowy film właśnie, Hyacynt.
na platformie Netflix, więc zapraszam serdecznie. To znowu jest kostium, znowu są lata 80. No, ale niedaleko, troszkę jednak. Niedaleko. Tak, niedaleko, ale trochę ale po inny ten kostium i no i historia oczywiście. Marcin Ciastoń tutaj napisał scenariusz, Piotr Domalewski wyreżyserował, więc zapraszamy. Janek, co no możesz zdradzić? No moja przygoda, żeby nie było śladów, choć to jest chyba póki co ostatni wywiad w Polsce, no to dopiero się rozkręca, bo kampania oscarowa zaraz się zacznie i zobaczymy, jak długo będzie trwała, oby jak najdłużej. No i to się wiąże z wyjazdem na szereg festiwali i tak dalej, więc jest dużo pracy jeszcze dookoła tego filmu. Ja w międzyczasie przygotowuję też następny film i tu jest ta różnica w porównaniu z tym, co było po ostatniej rodzinie. Ja po ostatniej rodzinie pojechałem od razu robić Watahę w Bieszczady, więc prawie w ogóle nie jeździłem z filmem po festiwalach wtedy. Natomiast teraz przygotowuję film i wiele wskazuje na to, że będziemy mieć zdjęcia w przyszłym roku, czyli że trzeci film będzie dużo szybciej niż drugi po pierwszym. Mhm. A co, będzie współczesny czy znowu kostium? No właśnie będzie współczesny. Ale w kostiumie. No tak. Bo akcja będzie się toczyć w teatrze. Tak. I tam wszyscy będą nosić kostium. Znaczy nie będzie się toczyć w teatrze, aczkolwiek będą na pewno kostiumy. Jeszcze nie do końca wiadomo, jakie, bo jesteśmy na takim dosyć wczesnym etapie. I wydaje mi się, że to będzie coś zupełnie też innego, chyba lżejszego, nie, na pewno lżejszego niż ten film. Po kinie familijnym, coming of age, tak. Teraz komedia romantyczna. Wychodzi na to, że to jest, idąc tą właśnie wyliczanką, to wypada na to, że to będzie komedia romantyczna, tut proporcją gadę. Ale oczywiście komedia romantyczna w wydaniu Jana P. Matuszyńskiego, więc okej. Okay, będzie ciekawie, będzie o czym rozmawiać. No właśnie, nie mogę się doczekać już tych rozmów w takim razie. I jakichś szczegółów większych. Panie Cezary, jeszcze do pana to pytanie sakramentalne. No ja będę trzymał kciuki za Janka, żeby mu się udało, bo jak Jankowi się uda z tym filmem, to mnie się też uda i ten kaganek oświaty pójdzie w świat. Mhm. Uważam, że już dzisiaj ten film jest w 11 krajach. Czuję się zaszczycony, że mogłem dołożyć cegiełkę. I będę pisał. To czekamy też, panie Cezary. Czyli wszyscy panowie pracują, my też, bo wirtualne targi książki dopiero dzisiaj się rozpoczęły i potrwają do 26 października i codziennie możecie się spotkać z nami i na Facebooku, i na Instagramie, i kolejne książki, kolejne rozmowy, autorzy, autorki. Bardzo dużo będzie się działo. Bardzo panom dziękuję za spotkanie. Cezary Łazarewicz, Tomasz Ziętek, Jan Matuszyński. Przypomnę, książka w wydaniu filmowym, wydawnictwo Czarne, żeby nie było śladów, a film w kinach. Zachęcam do tego, żeby z jednym i z drugim się zapoznać. Bardzo dziękuję. Bernard Kinow tłumaczył nasze spotkanie na język migowy i tak jak powiedziałam, wirtualne targi książki trwają. Do zobaczenia. Dziękuję. Polski kandydat do Oscara. Nowy film twórców Ostatniej Rodziny i Bożego Ciała. Żeby nie było śladów. Empik zaprasza na wirtualne targi książki. Do 26 października zamawiaj nowości wydawnicze z rabatami do 50% i darmową dostawą z Empik Premium oraz weź udział w kilkudziesięciu wyjątkowych spotkaniach online. Sprawdź na empik.com.